minęła 20:30, to jest program Otwarta Antena. Emil Górny, witam Państwa i zapraszam. A dzisiaj będzie sporo o emeryturach właśnie, bo znów jest o nich głośno. Prawo i Sprawiedliwość, rząd chce ostatecznie zlikwidować OFE, a zgromadzone w nich pieniądze albo pójdą do ZUS-u, albo na indywidualne konta emerytalnej. Pytanie, czy to dobra droga? O tym dzisiaj będę rozmawiał z Państwa i moimi gośćmi. Są nimi Marcin Porzucek z Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam Państwa. Oraz Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej. Dobry wieczór, panie pośle. Kłaniam się nisko. Dobry wieczór. Przypominam także, że Państwo w Otwartej Antenie mają głos. Numer do naszego studia to niezmiennie 612-21-2222. Zapraszamy oczywiście do telefonów. To na początek, panowie, chciałbym zapytać, dlaczego rząd ostatecznie chce to OFE zlikwidować? Swoje pytanie na początku kieruję do pana posła Porzucka. My przede wszystkim chcemy dać Polakom wybór. Będą mogli zdecydować, czy chcą pozostawić te środki w OFE, które przekształcą się w indywidualne konta emerytalne, czy też pozostawić je, czy przelać do ZUS-u. To jest coś, co wybór, to jest coś, co dajemy Polakom w tych kwestiach społeczno-gospodarczych od dawna. Tak jak daliśmy Polakom wybór, gdy szliśmy do wyborów w 2015 roku z hasłem obniżenia obligatoryjnego wieku emerytalnego. I Polacy mogli wtedy wybrać, czy chcą pracować dłużej, do 67, 70, czy jeszcze dłużej, jeżeli mają zdrowie, pracę i ochotę, czy też wolą pracować krócej. I dokładnie jest podobna sytuacja teraz. Mogą zdecydować, czy chcą pozostać, mówiąc kolokwialnie, w ZUS-ie, czy też mieć te środki, gdy osiągną wiek emerytalny, do swojej dyspozycji, tak aby te środki były także dziedziczone. Taką podjęliśmy decyzję, taka jest nasza propozycja. Znamy propozycje naszych oponentów, natomiast uważamy, że warto dać Polakom wybór i właśnie dlatego to proponujemy. To teraz pan poseł Jarosław Urbaniak. Pan też sądzi, że to dobrze, że OFE zostanie w końcu zlikwidowane? Nie, to niedobrze, a przyczyny likwidacji OFE wcale nie są takie, jak przed chwilą mówił pan poseł Porzucek, bo te przyczyny są dwojakiego rodzaju, bo przecież w tej chwili mamy system, w którym każdy obywatel Polski ma wybór między lokowaniem środków, które gromadzi na swoją emeryturę, albo w ZUS-ie, albo w OFE, i do niego należy decyzja. Ja przypomnę, że jak PiS zrobił pierwszą swoją reformę i tyle krzyczał, to zapomniał w 2016 roku poinformować obywateli, że w 2016 roku było kolejne okienko, kiedy Polacy mogli podjąć kolejny raz decyzję i albo pozostawić swoje środki w ZUS-ie, albo przenieść je do OFE. A teraz o tych powodach, dla których PiS likwiduje OFE. No, pierwsze i najważniejsze, i tutaj z tego powodu pan premier jest mocno spocony, że to nie przeszło w zeszłym tygodniu przez Sejm, to jest opłata przekształceniowa, czyli ukradzenie Polakom 15% ze zgromadzonych przez nich środków na własne emerytury. To są pieniądze, które już premier Morawiecki w tegorocznym budżecie podzielił i zaplanował, gdzie je wydać, a po części je, można powiedzieć, nawet wydał. To jest pierwsza przyczyna. Te miliardy złotych oszczędności Polaków, na których łapę chce położyć rząd pisowski. A druga, to w momencie, kiedy zlikwiduje się OFE, to warto zwrócić uwagę, i o to, zdaje się, toczy się największy bój między Zbigniewem Ziobrą i premierem Morawieckim, to OFE mają, to prywatne podmioty, mają kontrolę nad licznymi spółkami na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Wtedy te akcje przejdą do IKE i kontrolę nad tym, zgodnie z ustawą, która jest w Sejmie, przejmie PFR. A tam mamy Pawła Borysa, najbliższego współpracownika premiera Morawieckiego. To jest dodatkowy zysk, dodatkowe pieniądze, kontrola nad ogromnymi pieniędzmi. No i przede wszystkim, jakby na to nie patrzeć, nacjonalizacja, kolejna nacjonalizacja fundowana nam przez PiS. Pan Jan dodzwonił się do naszego studia. Dobry wieczór, słuchamy pana. Mam do obu panów takie pytanie. Ile w Polsce trzeba przepracować, żeby osiągnąć taki poziom wielkość emerytury swojej? Bo jeżeli ktoś pracuje na przykład 50 lat, zaczynając od wieku 15 lat,
ma przepracowane 50 lat i praktycznie odbiera emeryturę 2-3 lata, idzie do piachu. A są tacy jak pan Glapiński, który ma w tej chwili 70 lat, ma 3 lata więcej przerobione i się bardzo dobrze trzyma i po prostu zajmuje miejsce komuś innemu. Ja mam takie pytanie. Czy nie warto wziąć i spojrzeć na los tych ludzi, którzy pracują praktycznie do śmierci? Do śmierci, bo taka jest prawda. Ja mam kolegów, którzy poszli na emeryturę i w tej chwili po 3 latach nie ma żadnego na tym śmierci. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu serdecznie za ten głos. Panie pośle, mówię tutaj do posła Porzucka. Jak pan się odniesie do tego, o czym mówił pan Jan? No to jest cenny głos, bo faktycznie niestety jest w wielu przypadkach tak, jak pan powiedział. I właśnie do tego także ma zmierzać ta propozycja nasza, aby te środki zgromadzone w IKE były dziedziczone. No, nasi oponenci z Platformy twierdzą, że ZUS. Ja nie mówię, że to jest jakby złe samo w sobie, natomiast no, mamy inny pomysł. Twierdzą, że ZUS, jak sama nazwa wskazuje, to jest ubezpieczenie, czyli czy będziesz to mówiła chociażby pani poseł Leszczyna podczas posiedzeń Komisji Finansów, że to jest ubezpieczenie. No i no, co to ostatecznie oznacza? No, że jeden będzie żył 3 lata, a drugi 30 lat. No, my trochę podchodzimy inaczej do tej sprawy i chcemy, aby wychodząc także naprzeciw naszego oczekiwaniu naszego telewidza, aby te środki zgromadzone w IKE danej osoby były dziedziczone. I myślę, że to jest akurat właśnie wyjście naprzeciw tego, temu, o czym mówiłem wcześniej i oczekiwaniom Polaków, które pan nasz telewidz właśnie zaprezentował. To chciałbym zapytać o prezydencką propozycję, o której Andrzej Duda mówił w kampanii wyborczej. Chodziło o to, żeby były tak zwane emerytury stażowe. Oznaczałoby to mniej więcej tyle, że jeżeli ktoś przepracuje jakąś pulę lat, to popierało także Solidarność, będzie mógł przejść na emeryturę, no, według wyliczeń nawet w wieku 55 lat. Mamy już okres powyborczy, zrobiło się o tym cicho, ale zastanawiam się, co panowie myślą na temat takiej propozycji. I teraz pan poseł Jarosław Urbaniak. No, panie redaktorze, przede wszystkim ja chciałem się odnieść do wypowiedzi pana posła Porzucka. No, jestem mocno zdziwiony. Nie wiem, czy to widać, że mam ogromnie szeroko rozwarte oczy. Po pierwsze słyszę, że PiS jest za dziedziczeniem środków zgromadzonych w IKE. Odrzucili w trakcie prac sejmowych wszystkie poprawki zgłaszane nie tylko przez Platformę Obywatelską, ale także przez PSL dotyczące dziedziczenia środków emerytalnych. To dla nas to jest jedna z podstawowych wad tej propozycji, tej zmiany, że likwidujecie jakiekolwiek dziedziczenie i w jednym i w drugim przypadku, niezależnie czy pieniądze trafią do ZUS-u, czy trafią do IKE. I tutaj to jest, panie pośle, pan czegoś nie doczytał. To toczyła się wojna właśnie na posiedzeniach Komisji Finansów Publicznych i w trakcie debaty na sali plenarnej. Panie pośle, chciałby się pan odnieść? No, panie pośle, spokojnie, niech pan poczeka ostatecznie na rozstrzygnięcia. Myślę, że także ten czas, który pojawił się ostatnio, bo mamy nieco przesunięte przyjęcie ostateczne tych regulacji, myślę, że emocje opadną i naprawdę dobre rozwiązania zostaną ostatecznie zaprezentowane. A może pan zagwarantować, jeżeli... że to dziedziczenie będzie? W mojej ocenie jest to coś, co powinno być brane pod uwagę i powinno mieć miejsce. Tak? Ale dzisiaj pan tego zagwarantować, jak rozumiem, w 100% nie może. No ale ja mogę zagwarantować, panie redaktorze, bo pan mnie dzisiaj zaprosił, jeśli można. Ja rozumiem jako członka Komisji Finansów Publicznych, ale jestem też członkiem Komisji Regulaminowej i w sytuacji projektu dotyczącego reformy emerytur mamy do czynienia z taką sytuacją, że pani marszałek Witek wycofała z trzeciego czytania ten projekt ustawy, co nie zmienia faktu, że ten projekt ustawy przeszedł już pełne 2 czytania. Jest sprawozdanie po drugim czytaniu. To znaczy, mówiąc językiem normalnym, że do tej ustawy nie może już nikt wnieść żadnych poprawek w Sejmie. Więc tutaj pan poseł się też myli. Jaki będzie, teraz można zagłosować za albo przeciw. To już jest trzecie czytanie. Tam nikt nowych poprawek nie jest w stanie. Ja widziałem, że w mediach pojawiają się takie głosy o tym, że jeszcze raz to trochę zmienimy. To może jak Ziobro się nie zgadza, to trzeba jeszcze pewne sprawy przemyśleć, poprawić. No nie można ani przemyśleć, ani poprawić, ponieważ jest po drugim czytaniu. Teraz może nastąpić tylko głosowanie. Ten sformułowanie trzecie czytanie dotyczy tylko i wyłącznie głosowania nad projektem.
Teraz dodzwonił się do naszego studia pan Piotr. Dobry wieczór, panie Piotrze. Teraz nasz widz, pan Piotr. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam panów posłów. Odniosę się do takiej bardzo ważnej rzeczy. Emerytalne u nas leży i kwiczy w stanie agonalnym. Pan i pana szef Tusk, który powinien siedzieć, a to, że włożył łapę do kieszeni i rozwalił system. Panie Piotrze, niestety strasznie słabo pana słyszymy, ale powiedział pan o tym, że jeżeli chodzi o sytuację emerytalną, ona jest zła. I chciałbym panom przytoczyć też dane. Jeżeli chodzi o 2021 rok, to jest prognoza wpływów ZUS-u. 215 miliardów złotych ze składek. ZUS planuje wydać 278 miliardów na wypłatę emerytur. To oznacza, że trzeba będzie dopłacić 63 miliardy z budżetu. Pytanie moje w takim razie, jak zasypać tę dziurę? Pan poseł Marcin Porzucek. No, przede wszystkim proponujemy rozwiązania, które będą procentować na przyszłość. Natomiast wydaje mi się, że tak jak powiedziałem, wybór jest najważniejszy dla Polaków i to Polacy powinni decydować, kiedy pójdą na emeryturę. A tak na dobrą sprawę to, o czym pan powiedział, by oznaczało, że miał być pewną przesłanką, którą kierowali się, bo o tym samym mówili Donald Tusk czy Bronisław Komorowski po tym, jak oszukali Polaków w 2010-2011 roku, mówiąc, że na pewno nie będzie podwyższony wiek emerytalny. Potem mówili, no ale słuchajcie, no to jednak musimy podnieść, bo w przeciwnym razie nie będziemy mogli wypłacić emerytury, czy też będą one bardzo niskie. No tymczasem my zdecydowaliśmy się pójść w inną stronę. Zachęcamy Polaków do dodatkowego oszczędzania, także poprzez chociażby pracownicze plany kapitałowe. I tych elementów jest więcej. No generalnie myślę, że widzimy to od kilkunastu lat przynajmniej, że efektywność pracy zdecydowanie wzrasta i na tym będziemy także bazować. Natomiast no tutaj jest pytanie, czy mamy tutaj zastępowalność pokoleń i czy mamy taki system emerytalny, jak był kiedyś zaproponowany jeszcze przez Bismarcka, czy idziemy trochę inną drogą. Moim zdaniem sytuacja emerytów jest zdecydowanie lepsza niż widzieliśmy to parę lat temu, gdzie również straszono takimi liczbami, jak pan mówił, a my zdołaliśmy zdecydowanie podwyższyć. Absolutnie nie straszę naszych widzów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych takie dane wydał i takie przytacza. Panie redaktorze, czyli pytanie, znaczy jakby teza jest taka, czy warto dopłacać do tego, aby Polacy mieli godne emerytury? Tak, uważam, że warto dopłacać do tego, aby Polacy mieli godne emerytury i stan budżetu na to pozwala. Przypominam, że główny ekonomista Platformy swego czasu, bodajże w 16 roku, sygnalizował, że w 18 roku deficyt budżetu będzie wynosił 100 miliardów złotych. Tymczasem deficyt spadł z około 40-50 miliardów z czasów Platformy do zaledwie 10 czy 15 miliardów w tym 18 roku. To pokazuje, że naprawdę mamy olbrzymią przestrzeń jeszcze do tego przy tak rozwijającej się gospodarce, aby wspierać także te emerytury i nie zgadzam się na to, aby de facto kontestować to, że Prawo i Sprawiedliwość podwyższa emerytury, czy też daje dodatkowe emerytury, trzynastki, czternastki, które wspierają przede wszystkim tych najsłabiej uposażonych emerytów. Będziemy stać na straży tego, natomiast od posłów Platformy Obywatelskiej oczekuję tylko jednego. Macie inny pomysł, chcielibyście podnieść znowu do 67, może 70 lat wiek emerytalny. Powiedzcie to uczciwie, a nie mówcie, że macie inne pomysły. Chcielibyście podnieść, panie pośle, tutaj kieruję do pana posła Jarosława Urbaniaka z Koalicji Obywatelskiej. Chcielibyście podnieść znów wiek emerytalny? Albo jaki macie plan na to, żeby zasypać te 63 miliony złotych? To dosyć dużo pieniędzy. No niestety to nie 63 miliony, tylko 63 miliardy. Miliardy, przepraszam. Panie redaktorze, tak. A to jednak tysiąc razy różnicy, a jeszcze większa luka między zbieraną składką a wypłaconymi emeryturami jest w KRUS-ie. Tam ta luka jest jeszcze większa, bo składki są zbierane dużo mniejsze. Ale panie redaktorze, to taka kolejna sytuacja. Ja już nie jestem najmłodszy w polityce, kiedy pan Rzucek mówi tutaj na przykład o tym deficycie, który jest taki mały. Nawet słyszeliśmy z ust premiera, że mamy budżet bez deficytu.
kredytu. I to jest tak, pan mnie zapyta, ja odpowiem, że nie, że te liczby, które pan Porzucek mówił, są błędne i on się myli. Ja myślę, że to jest takie słowo przeciwko słowu. Warto, myślę, że w takiej sytuacji, jakby pan redaktor zaprosił któregoś z profesorów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, no bo to będzie człowiek, który umie czytać takie duże liczby i wie, jaka jest i sytuacja budżetu, i jaka sytuacja ZUS-u. Myślę, że to będzie wyglądało dużo bardziej wiarygodnie niż przerzucanie się. No pan Porzucek się mocno mylił w tych liczbach. Dziura jest ogromna, a Polakom średnio dajecie wybór. Ja bym mógł tylko zażartować, a co z tymi Polakami, którzy kończąc w wieku lat 19 szkołę już chcą iść na emeryturę? Ja chciałem zauważyć, że w internecie takie pomysły, że państwo to powinno dbać o każdego, kto się urodził i najpierw dawać 500 zł, dopóki się ma 18 lat, a jak się jest dorosłym, to dawać 1200, konkretne kwoty padają. Tylko ja się pytam jako Wielkopolanin po ojcu i po matce, a kto będzie na tych wszystkich, którzy chcą odpoczywać, pracował? I teraz takie... pan Ryszard zadzwonił się do naszego studia. Dobry wieczór, panie Ryszardzie. Halo? Tak, słuchamy pana, jest pan na antenie. Witam, dobry wieczór, witam panu serdecznie. Ja myślę, powiem tak. Rządzący zawsze patrzą, żeby to koryto z tymi pieniążkami było pełne, a łapki mają klejące. To jest raz. Dwa, było obiecane dziedziczenie, teraz wychodzi na to, że dziedziczenia nie ma. A poza tym od dziedziczenia już są głosy, że znowu będzie następny podatek do zapłacenia. Także ja współczuję tym ludziom, którzy pracują dzisiaj na te emerytury. Muszę powiedzieć, że ja już jestem spokojnym emerytem i swoją działkę z tego ZUS-u dostaję i bym chciał ją jak najdłużej dostawać. I mam nadzieję, że to jeszcze trochę potrwa. Ale mówię, to co moje dzieci będą przeżywać, to będzie straszna rzecz, bo niestety panom rządzącym nie za bardzo można ufać. Obietnice obietnicami, obiecanki, jak upiemu. To proponuję. Dziękuję, dobranoc. Dziękujemy, panie Ryszardzie. Chciałbym zapytać, bo pan Ryszard także wspomniał o tych podatkach, chciałbym zapytać o opłatę przekształceniową, która w momencie, kiedy do IKE z OFE te pieniądze pójdą, no to rząd nam trochę tych pieniędzy zabierze. I tak się zastanawiam, po co te pieniądze? Czy to jest właśnie, te pieniądze pójdą na zasypywanie tego, tych właśnie braków, jeżeli chodzi o te prognozy ZUS na przykład, czy na przykład na tarcze antykryzysowe po pandemii? Jak to wygląda, panie pośle? Pan poseł Marcin Porzucek. Czy to wygląda w ten sposób, że ta opłata przekształceniowa ma być zbliżona do efektywnych podatków od emerytur, które by były, gdyby tych zmian, które proponujemy, nie było, więc to mniej więcej wychodzi na to samo. One będą za czas jakiś dopiero w transzach wpłacane, więc tutaj nic się nie zmienia. Tak jak podatki były niegdyś, tak, nikt tego nie zaproponował wcześniej. No, wiem, że PO i PSL, szczególnie PSL mówi o emeryturze bez podatku, tylko że mając 8 lat swojego ministra polityki społecznej nie zaproponowali tego. Natomiast my możemy powiedzieć, bo to sytuacja jest dynamiczna, drodzy państwo, i proszę mi wierzyć, że niebawem, gdy zaproponujemy nowy Polski Ład, to naprawdę wiele nowych rozwiązań zostanie wdrożonych. I panie, a to nie miał być element nowego Polskiego Ładu? Bo tak też... panie redaktorze, no elementy nowego Polskiego Ładu będą zaprezentowane niebawem przez pana premiera i pana prezesa i wówczas wszyscy je poznamy. Wszystko się może zdarzyć. Na pewno mogę powiedzieć tyle, że w tym nowym Polskim Ładzie będą rozwiązania tak wielkie społecznie i tak zmieniające rzeczywistość pozytywnie dla milionów Polaków, milionów polskich rodzin, także emerytów, jak program 500+, czy obniżenie wieku emerytalnego. Prawo i Sprawiedliwość ma sztandarowe pomysły i nie boi się o nich mówić i nie boi się ich wdrażać. Natomiast pan poseł Urbaniak mówi o tym, że chciałby tu zaprosić profesora ekonomii. No ja wiem, co ten profesor ekonomii powie. Trzeba pracować do 70 albo jeszcze dłużej. I gdy nadejdzie taki czas, mam nadzieję, że jak najpóźniej, ale nadejdzie taki czas, że opozycja wygra, będzie musiała stworzyć rząd i postawi właśnie takich profesorów, którzy powiedzą, no proszę państwa, trzeba pracować znacznie dłużej, do 70, pracujmy
mówimy, no my politycy Platformy czy innego tworu, który te wybory za kilka czy kilkanaście lat wygra, nie możemy nic zrobić. No PiS robił co chciał, udawało im się tyle lat, a nam się nie uda, no ale patrzcie, no to jest profesor, on mówi, że trzeba pracować dłużej. Pracujcie państwo, tak? Właśnie ale... zachowuje się Platforma Obywatelska, aczkolwiek mimo wszystko szacunek dla pana posła Urbaniaka, bo co prawda między wierszami, ale mówi wprost, że nie podoba mu się ta sytuacja, w której obniżyliśmy wiek emerytalny, wypłacamy 13 tą i 14 emeryturę, a co do tych 19-latków, o których pan mówił, to to są osoby, którym obniżyliśmy chociażby podatek PIT do 0%, to jest kilkaset złotych w kieszeni młodych ludzi do 26 roku życia. Pan poseł Porzucek ma gościa za sobą, ale pan poseł Urbaniak się uśmiechał kilka razy w czasie tej wypowiedzi i tutaj właśnie Rafał Trzaskowski przyznał, że to podwyższenie wieku emerytalnego właściwie to był błąd. Jak pan myśli, czy to był błąd rzeczywiście, czy nie? No to był z pewnością błąd polityczny, natomiast ja bym chciał się odnieść do tego, co mówił pan poseł Podrzucek w kwestiach, o których rozmawialiśmy. Po pierwsze, ta kradzież 15% opłaty przekształceniowej z pieniędzy, które Polacy zaoszczędzili do tej pory. To nie jest żadna równoważność ewentualnego podatku, bo po pierwsze jest skandalicznym to, że wy chcecie brać podatek, który tak naprawdę powinien być płacony za lata, za czynności, które się kiedyś odbędą. Po drugie, to w tym nowym ładzie, który pan prezes razem z panem premierem mają przedstawić, jest między innymi propozycja rezygnacji z podatku od emerytur. Z tego powodu teraz te 15% macie kraść. To jest druga sprawa. A trzecia, odnosząc się do najważniejszego według mnie zarzutu, który nasz telewidz postawił, co z moimi dziećmi? No właśnie takie rzeczy, czyli chapanie pieniędzy w tej chwili, przejmowanie kontroli nad spółkami i teraz, a nie dbanie o przyszłość Polski, to jest istota tego, jak PiS podchodzi. Z tego powodu, że na czele państwa stoi człowiek, który nie ma ani dzieci, ani wnuków i ma wszystko w głębokim poważaniu, bo jego przyszłość nie interesuje. On jest teraz i tu. Ma raptem kilka tysięcy emerytury, a wydaje ponad 1 000 000 złotych na samą ochronę. No to jest sytuacja, która nas najbardziej niepokoi, że nami rządzi człowiek, który w ogóle nie dba o przyszłość Polaków, bo on przyszłości nie ma. I tu musimy postawić kropkę, skończył się. Ja nam już czas. Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej byli gośćmi programu Otwarta Antena. Bardzo panom dziękuję. Oczywiście do tematu będziemy wracać. Dziękuję. Te emocje, które się oczywiście tutaj pojawiły, wskazują, że trzeba o tym rozmawiać. No cóż, od wielu miesięcy czekamy na ten nowy ład. Myślę, że jeszcze trochę będziemy czekać. Miejmy nadzieję, że szybciej niż później. A za chwilę podsumowanie wydarzeń dnia. Będziemy czekać około 7 minut.